Pierwszy mecz na nowym stadionie poszedł po myśli kibiców Zagłębia Sosnowiec. W sobotę cieszyli się ze zwycięstwa z katowickim GKS-em. Wynik meczu 2-1 dla Zagłębia, a trybuny ArcelorMittal Park wypełniły się do ostatniego miejsca. Było na nim 11 600 osób. Na stadionie zabrakło kibiców gości, ponieważ nadal trwają prace wokół Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu i nie są zapewnione bezpieczne drogi ewakuacji. Mimo entuzjazmu kibiców, klubu i władz miasta, nie wszyscy są zachwyceni po inauguracji stadionu. Odczuli ją mieszkańcy osiedla. To taki bole, głupole. Tych drzewek tam, nawyrywanych od groma. Czyli są zniszczenia po weekendzie? No są. Tak się przeszedłem, powyrywali tych drzew tam z 20 chyba i tak leżą. No. Wyrwane drzewa to nie jedyny problem. Po meczu jedna z mieszkanek pobliskiego bloku pokazała, jak parkowali kibice i jak duże były utrudnienia w ruchu. Z parkowaniem, no to wiadomo, jak przy takim meczu, a parkingów nie ma, no to tu samochodów było kupę. Faktycznie parking na prawie 700 pojazdów nie był w całości dostępny. Zresztą niewiele by to dało przy tak dużej frekwencji. Inni uważają, że z parkowaniem nie było tak źle, ale policja mogła zadziałać lepiej. No trudności były z wyjechaniem tu na ulicy. No to tu było tyle gnia, że to mogli wziąć i to trochę rozładować. Taki najazd gości stadionu od teraz będzie się odbywał regularnie. Jednak po zakończeniu wszystkich inwestycji ma być lepiej. Mieliśmy kilka sygnałów o tym, że mieszkańcy nie są zadowoleni z tego, że przede wszystkim samochody zajmowały publiczne, ogólnodostępne parkingi. My powtarzamy jedno, cały układ drogowy wokół Zagłębskiego Parku Sportowego przecież będzie nowy. Żadne inne osiedle tyle nie zyska, co właśnie te przy ulicy Bora Komorowskiego. Komunikowaliśmy również, że najlepiej przyjechać autobusem bądź tramwajem. Kiedy te wszystkie przebudowy już się zakończą, to dojazd ma być łatwiejszy i wzrośnie liczba miejsc parkingowych, ale na to trzeba poczekać do wiosny przyszłego roku. Jednak nawet wtedy poprawa nie będzie wyraźnie widoczna, jeśli więcej osób nie przesiądzie się na komunikację miejską. Zwłaszcza, że dla posiadaczy biletu na mecz jest ona bezpłatna.